Hallelujah. Hallelujah. Are you happy in God's presence this evening? Czy jesteście szczęśliwi w Bożej obecności dzisiaj wieczorem? Amen. Amen. What a great joy for us to be in the presence of God. Myślę, że dla nas wszystkich jest to wielką radością, kiedy przebywamy w Bożej obecności. We just don't realize that the creator of the universe is here tonight. Czasami jest tak, że nawet nie jesteśmy świadomi tego, czy nie myślimy o tym, że Stwórca całego Wszechświata przecież jest tutaj obecny pośród nas. Amen. Amen. We worship God and He loves our worship. My Go wielbimy, ponieważ On bardzo to lubi, Jemu się to bardzo podoba. On and się z tego cieszy. And enjoy being with us. I cieszy się z tego, że może być wśród nas. Amen. Amen. God is a good God. Bo nasz Bóg jest dobrym Bogiem. And God has been so good to us. He has made us his children. I On był tak dobry, że postanowił uczynić nas swoimi dziećmi. Amen. Amen. And I thank God for this time that God has given to me to come to Ulstron one more time. I cieszę się z tego, że Bóg dał mi po raz kolejny być tutaj w zborze w Ustroniu. Good to meet with Pastor Michael and his wife and the new pastor also. Dziękuję pastorowi Michałowi, jego żonie, a przede wszystkim nowemu waszemu pastorowi. Amen. I've been coming here for a few years. Myślę, że już od dobrych kilku lat przyjeżdżam tutaj do tego zboru. I czasami się zastanawiam, czy znowu przyjdą, żeby mnie słuchać, ale widzę, że jesteście, więc dziękuję wam za to. Amen. Thank you so much for coming. Dziękuję za to, że przyszliście. Amen. Well, the work of God in India is going on very well. Praca Boża w Indiach rozwija się bardzo dobrze. We have some problems in India recently. Ostatnio pojawiły się pewne problemy. 3 months ago we have a new government. Od 3 miesięcy mamy nowy rząd w Indiach. And the new government was formed by the Hindu party. I niestety ten rząd został utworzony przez partię hinduistyczną. Not only the Hindu party, the prime minister is a very fundamentalist Hindu. I jeszcze do tego złożyło się na te problemy to, że nasz premier jest takim fundamentalnym hinduistą. Żadna inna religia poza hinduizmem dla niego nie istnieje. So after he came to power 3 months ago, a więc kiedy doszedł do władzy 3 miesiące temu, we are already having a lot of problem in the churches. Zauważyliśmy, że w naszych zborach pojawiły się problemy. Because of the government, all the militant groups of creating trouble in the churches. Grupy takie militarne zaczęły po prostu stwarzać problemy naszym zborom. And you know, like some of the pastors were arrested by the police. Bo czują się bezkarni, dlatego że wiedzą, że mają poparcie rządu, i dlatego niektórzy z naszych pastorów zostali aresztowani. And these fundamentalist groups will come and stop our prayer. They don't like us to potrafią w środku nabożeństwa przyjść, zatrzymać modlitwę. And there is so much of fear in the heart of the Christians. W sercach wielu chrześcijan pojawił się strach. People are all worried about what could happen to us. Ludzie zaczynają się obawiać tego, co nam się może przydarzyć na każdym kolejnym nabożeństwie. Because of the nature of the government. Ponieważ niestety rząd nas nie będzie wspierał i nie będzie nas bronił. So I request you to please pray for the church in India. Więc proszę was, módlcie się o zbory w Indiach. Because we are facing quite a lot of persecution these days. Ponieważ prześladowanie się nasiliło. Well, there was always persecution in the church. Ono zawsze tam było. But nowadays it is getting worse because they believe the government is on their side. Ale jest coraz gorzej właśnie dlatego, że rząd niestety stanął po stronie opozycji wobec Kościoła. So not only by your giving, but we want your prayers also. A więc nie chodzi nam tylko o wasze finanse i o wasze wsparcie finansowe, ale prosimy również o wsparcie modlitwie. So that God will protect us. Żeby Bóg nas chronił. And God will take care of the church in India. I żeby Bóg się zatroszczył w cudowny sposób o Kościół w Indiach. Well, we all know, no matter what happens, Jesus Christ is Lord. Ale ja wierzę, że bez względu na to, co się dzieje, to Jezus i tak jest Panem. Amen. Amen. More than the Prime Minister of India. On ma większą władzę i siłę niż nasz premier. More than the fundamentalist groups there. I nawet niż te grupy fundamentalistów, które się nam sprzeciwiają. Jesus is our Lord. Ja wierzę, że Jezus jest naszym Panem. Amen. That's what we trust on and that's what we believe. Temu ufamy i na tym budujemy nasze życie. Well, that's the bad news. To była ta zła strona wieści. Ale chcę wam też podać dobre wieści. The good news is our church ministry is growing daily. Ta wieść brzmi tak, że nasze kościoły i zbory rozwijają się każdego dnia. And we have come to very close to 4,000 churches. I już prawie mamy 4,000 zborów. Amen. Amen. Hallelujah.
Nobody can stop the growth of the church. Ponieważ nikt nie może powstrzymać wzrostu i rozwoju kościoła. Jesus Christ said like this. Jezus powiedział. Jesus said, I will build my church. Ja będę budował mój kościół. And the gates of hell shall not prevail. I bramy piekła nie przemogą, nie oprą mu się. Jesus in the business of building his church. Bo Jezus ma taki biznes, on prowadzi taką misję budowania swojego kościoła. And no force, no government. I żadna siła, żaden rząd. No president, no prime minister. Żaden prezydent i premier. Nobody can stop the work of God. Nikt nie może powstrzymać Bożego działania. Hallelujah. 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 Every day we are starting new churches. Każdego dnia zakładamy nowy zbór. Amen. And churches are all growing wherever we are. A te zbory, które już zostały założone, cały czas się rozwijają i wzrastają. Amen. Amen. This year I'm in the ministry for the last 40 years. W tym roku obchodzę 40-lecie swojej służby. Amen. I started my ministry when I was 21 years old. Rozpocząłem moją służbę, kiedy miałem 21 lat. And now I'm 61 years old. W tym roku skończę 61. And I'm serving Jesus Christ for the last 40 years. A więc łatwo obliczyć, 40 lat upływa od momentu rozpoczęcia. I used to be a pharmaceutical chemist before I came into the ministry. Zanim rozpocząłem moją służbę dla Boga, byłem farmaceutą. And the Lord called me. I wtedy Bóg mnie powołał. I left my job. Zostawiłem pracę. And I walked with a bag full of tracts and my Bible. I z taką siatką pełną różnych ulotek czy traktatów biblijnych poszedłem po prostu służyć Bogu. That was in 1974. To było w 1974 roku. I did not know what to do. Nie wiedziałem, jak Bóg mną pokieruje. I did not know how to preach. Nie umiałem głosić. Nobody invited me to preach. Nikt mnie też nie zapraszał do głoszenia. So I lived on the streets. Więc mieszkałem na ulicy. I go to the people and hand over tracts to them. Jedyne, co umiałem, to chodziłem do ludzi, po prostu rozdawałem im te ulotki. Telling them that Jesus loves them. I mówiłem po prostu, że Jezus was kocha. That's all I knew in those days. W tamtych czasach tylko tyle potrafiłem zrobić. I never even thought that I will be able to start one church. Nie pomyślałem nigdy wtedy, że będę w stanie choćby jeden zbór założyć. I thought that God called me by mistake. W ogóle to uważałem, że Bóg zrobił wielki błąd, że mnie powołał. I'm not going to be able to do anything for God. Bo przecież cóż ja mogłem dla Niego zrobić? But God had a plan for me. Ale Bóg miał plan. I did not know, but God knew it. Ja tego planu nie znałem, ale Bóg wiedział o nim doskonale. Yesterday in Exchambia I was talking to the leaders in the church. Wczoraj w zborze w Jastrzębiu, kiedy było spotkanie liderskie, and I was saying like this. Dzieliłem się z nimi takimi przemyśleniami. You know, we always say, I believe in my God. Często mówimy tak, o, ja wierzę w Boga. Is that right? Tak mówimy? We believe in our God, right? Mówimy, że wierzymy w Boga. God, I believe you. O Boże, przecież ja w Ciebie wierzę. Almost like doing a great favor for God. Tak jakbyśmy Bogu wielką przysługę w ogóle robili, że w Niego wierzymy. We say, God, I believe in your faithfulness. O Panie, ja wierzę w Twoją wierność. I believe in your power. Wierzę w Twoją moc. That is not a big thing. I wiecie, to wcale nie jest wielka rzecz, wielki wysiłek z naszej strony. We believe it or not, God is good. Bo bez względu na to, czy ty w to wierzysz, czy nie, to Bóg i tak jest dobry. Whether we believe it or not, God is great. Bóg i tak jest wielki. But you know what is the biggest thing? Ale wiecie, na czym polega ta... It is not we believe God. Ważne jest w tym to, że to nie my wierzymy w Boga. But the greatest thing is God believes in us. Największym cudem jest to, że to Bóg wierzy w nas. Hallelujah. That is amazing. To jest niesamowite. Can you imagine that God Czy ty sobie wyobrażasz, że Bóg ci zaufał, że Bóg uwierzył w ciebie? Many times we don't even believe in us. My sami sobie często nie wierzymy. We always say, I cannot do this. O, ja tego nie potrafię. I don't have the talent. Nie mam tego talentu, nie umiem. I am not able. Nie jestem w stanie. But God looks at you and Ale Bóg patrzy na ciebie i mówi: Hey, I believe. Wierzę w Ciebie, wierzę, że możesz. You can do it. Możesz to dla mnie zrobić. You can do great things for me. Możesz dla mnie zrobić wielkie rzeczy. My greatest blessing in my life is God believed in me. Dla mnie największym błogosławieństwem w moim życiu było to, kiedy odkryłem, że Bóg we mnie uwierzył. I did not believe in myself, but God believed in Ja w siebie nie wierzyłem, ale Bóg uwierzył we mnie. Amen. Amen. I never thought I could even start one church. Naprawdę, nie myślałem, że kiedykolwiek założę choćby jeden zbór. But God enabled me to start 4,000 churches. A Bóg pomógł mi i uzdolnił mnie do tego, żebym założył 4,000 zborów. Amen. Amen. I'm not finished yet. Jeszcze nie skończyłem. And I'm planning to go on for some more time. Jeszcze jakiś czas planuję być
w tej służbie i angażować like się. Pastor Michael. Tak jak pastor Michał. At least 70. Co najmniej do 70. So I want to go on for another 10 years. Więc ja też mam jeszcze około 10 lat. Amen. Amen. And I want to start 10,000 churches. I takim celem moim jest 10 tysięcy zborów. That's what I'm planning to do. Naprawdę mam taki cel. Now all my children are in the ministry. Wszystkie moje dzieci są razem ze mną w służbie. So they're all looking, oh, he's getting old. I patrzą tak na mnie i myślą, o, tatuś się starzeje. Maybe he will retire very soon. Może wkrótce pójdzie na emeryturkę. So I can get the church. Więc może ja przejmę ten zbór. I can get taken of the organization. O, może ja się zajmę tą całą organizacją. So I tell them, a więc ja im mówię, don't wait for that to happen. Nie liczcie na to, nie liczcie na to. Because I'm not planning to retire. Na razie żadnych planów o emeryturze nie robię. So don't even expect anything to happen for at least 10 years. Co najmniej 10 lat możecie spać spokojnie. So you keep on doing the work that I ask you to do. A więc róbcie to, o co ja was proszę. Amen. Amen. Hallelujah. And the work goes on so well. I muszę podziękować Bogu za to, że ta praca się tak cudownie rozwija. All our 14 Bible colleges are going good. 14 szkół biblijnych, które prowadzimy, dobrze prosperują. We are training hundreds of young people every year. Przygotowujemy setki młodych ludzi do służby rocznie. I didn't go to a Bible college in my life. Ja w swoim życiu nie miałem takiej możliwości, żeby ukończyć szkołę biblijną. When I came into the ministry, I did not know there are Bible colleges. Kiedy ja rozpoczynałem swoją służbę, to nawet nie miałem pojęcia o tym, że takie szkoły istnieją. Ja jestem taki po prostu dziwny w ogóle i wykonuję to, co czuję w sercu, że mam robić. I czasami, kiedy głoszę i pastor Michał tu siedzi, to sobie myślę, a może ja coś tu źle teologicznie niepoukładane jakieś mam rzeczy? Amen. But God is so good. Ale wiecie, Bóg był dobry i jest dobry dla mnie. I did not go to Bible college, but I started 14 Bible colleges. Sam nie byłem w szkole biblijnej, ale rozpocząłem i założyłem 14 szkół. And lots of almost 300-400 young men will come into the ministry every year. I co roku około 300-400 młodych mężczyzn rozpoczyna dzięki tym szkołom służbę w kościele. Amen. Amen. We got 17 orphanages. Mamy 17 sierocińców. We are starting taking care of more and more orphan children. Z Bożą pomocą możemy troszczyć się o coraz więcej biednych, opuszczonych dzieci. And one of the things that I share with you every year, we are looking for people to support an orphan in India. Jak co roku i tym razem szukam sponsorów dla tych dzieci. Because we desperately need people to help the new orphans we have got with us. Ponieważ tych sierot przybywa i my potrzebujemy sponsorów dla każdej z nich. And we are looking for people to support our pastors. Potrzebujemy też sponsorów dla pastorów i ich rodzin. And some of you in this church support us, and I thank you very much for that. Wiem, że i w tym zborze jest wiele osób, które sponsorują indywidualnie sponsorują rodziny pastorskie. Dziękuję wam za to. And we are looking for more people to join with us and help this ministry. Ale tak jak powiedziałem, pracy przybywa i ludzi do utrzymania przybywa, więc proszę was o dalsze wsparcie. Hallelujah. You know, we tried to buy a bicycle for the pastors. Staramy się kupić rower dla każdego pastora. About 3 months ago. Około 3 miesiące temu. A young pastor is 25 years old. Taki młody pastor w wieku 25 lat. He came to me. Przyszedł do mnie. And he said, "Pastor, I want to thank you very much." I powiedział: "Pastorze Abraham, ja chcę ci bardzo podziękować." I said, "Why do you want to thank me for?" A za co chcesz mi podziękować? I only send you the monthly support. Przecież no co miesiąc jedynie cię wspieram finansowo, na utrzymanie ci przysyłam. Nothing very special. Przecież to nie jest nic szczególnego. He said, "No, I want to thank you for buying me a bicycle." A on przyszedł i powiedział: "Pastorze, ja chcę ci podziękować za to, że kupujesz mi rower." So that's not a big thing, I said. Ja sobie pomyślałem, no to też nie jest nic wielkiego. It's not a car, it is only a bicycle. Przecież to będzie tylko rower, nie jakiś wielki samochód. And he said like this, a on powiedział coś takiego, after I gave him a bicycle, że kiedy otrzymał już ode mnie ten rower, he started 3 churches. To od tego momentu był w stanie założyć 3 zbory. So he started traveling to more villages. Dlatego, że miał możliwość poruszania się po prostu większym obszarze i odwiedzał więcej wiosek. So I said, "Who is looking after these churches?" A ja się pytam go w takim razie, to kto się opiekuje tymi zborami? Is it very close by? Czy one są bardzo blisko? He said, "No, it is far."
On mówi, nie, nie, te odległości są dość spore. So, do you have other pastors? A więc masz innych pastorów? He said, no. A on mówi, nie. I am taking care of all the three ja się o wszystkie trzy zatroszczę sam. So he was telling me the story. Więc opowiedział mi później dokładnie, jak to he było. Said he will start from his church 6 o'clock in the morning. A więc zaczyna w swoim zborze o 6 rano. He'll start riding his bicycle. Wyjeżdża rowerem. And he will go 30 kilometers. Jedzie 30 kilometrów. And he will do his first church. W pierwszym kościele usługuje. And after he finishes first church, jak obsłuży pierwszy zbór, he will ride for another 50 kilometers. Jedzie następne 50 kilometrów. Then he will do his second church. Tam usługuje w drugim zborze. And then he will ride again. A potem jedzie dalej. And he will do the third church. I tam usługuje po raz trzeci. And then he'll come home every Sunday by 12 o'clock in the night. I około ten? 12 o'clock in the midnight. O 10 wieczorem zjeżdża tym rowerem do domu. And he said every Sunday he will ride 150 kilometers. I mówi, że tak średnio w niedzielę robi około 150 kilometrów na tym rowerze. And I looked at him and a ja patrzę na niego. You actually need a motorcycle. To ty chyba potrzebujesz motocykl. Amen. And he's not asking for a motorcycle. A on nie prosi o ten motocykl. Ja tylko tak po prostu pomyślałem, że motor by mu się przydał. He's not asking for a car. On nawet nie prosi o samochód. He's so thankful for a on po prostu przyszedł i podziękował mi za to, że ma ten rower i może nim jeździć. 150 kilometrów co niedzielę. A w tygodniu też odwiedza oczywiście swoich zborowników. I modli się o tych ludzi. A ja sobie usiadłem i pomyślałem, mój Boże. Jest tak wielu takich młodych ludzi jak on, a oni nie mają rowerów. I proszą mnie, pastorze, kup mi ten rower, pomóż mi. To jedna z najważniejszych potrzeb, jakie mamy. I taki rower kosztuje około 80 euro. Więc ja wiem, że kiedy ja zasponsoruję, jestem w stanie zasponsorować taki rower, to naprawdę jest wielka pomoc. I ja wiem, że w tym zborze ludzie są naprawdę hojni. Dziękuję wam za to. Byliście zawsze hojni. And I want you to know all the offering that has been given by you has been used for the kingdom of God in India. I zapewniam was, że wszelkie ofiary, jakie składaliście na pracę w Indiach, były tam przekazywane i uczciwie dysponowano tymi pieniędzmi. And tonight pastor said he will take an offering after I preach. I tak jak pastor powiedział, dzisiaj także będzie zebrana ofiara. And I want to encourage you to give a generous and a sacrificial offering. Zachęcam was, bądźcie nadal tacy hojni. So that we can help the needs in India. Abyśmy mogli niektóre z potrzeb w Indiach znowu zaspokoić. Abyśmy mogli kupić rowery and help the people. I pomagać ludziom. Hallelujah. Hallelujah. And at the end of the meeting, Gosha will be here. If you want to help sponsor, please talk to her. She'll be happy to talk with you. Na koniec nabożeństwa Gosia posiada takie blankiety, na których jest numer konta, na które można indywidualnie również przelewać pieniążki na utrzymanie pastora, czy w jakiejś innej sprawie wspierać Indię. And our revival in India, in one of our churches, is going on well. I mamy też przebudzenie w Indiach, w naszych zborach. Do you remember that pamiętacie, opowiadałem wam o tym przebudzeniu, które miało miejsce w pewnej części Indii. Anybody remember about the czy ktoś revival? O tym pamięta? Czy pamiętacie, jak opowiadałem o tym? Eh? In a small church in India. W takim malutkim zborze w Indiach. Do you remember? Przypominacie sobie coś? Do you remember? One, two, three. Jedna, dwie, trzy. No, może do coraz you remember my name? A pamiętacie w ogóle, jak ja się nazywam? My name is Pastor Abraham. Nazywam się Abraham. So this revival started 2 years ago. 2 lata temu rozpoczęło się przebudzenie. Pastor Leszek and me, we went close to the place. We did not go to the real place, but we were very close. Having meetings in another place. Razem z pastorem Leszkiem byliśmy bardzo blisko miejsca, gdzie to przebudzenie miało miejsce. Amen. And next year when he comes, we're going to visit the place. W przyszłym roku, kiedy on się znowu wybierze do Indii, to pojedziemy tam ponownie. And next year Gosha is going to come. I w przyszłym roku Gosia też poleci razem z nim. So that you can't back off now, you know. Mówi, teraz już się nie możesz wycofać, bo to powiedziałaś. I've been asking her to come for many years. Od wielu, wielu lat ją już zapraszam. But now God is speaking to her. Ale teraz Bóg już zaczyna nad nią pracować. Pack up your bags and go to India. Pack up your bag and go to India. I już pomału zaczyna pakować walizki. Amen. She is worried about some other things, snakes and all that in India. Ona się tam boi tych węży i tych różnych rzeczy.
So I said, no, don't worry, snake won't bite us. Ona, a ja jej mówię cały czas, nie martw się, żaden wąż cię tam nie ukąsi. And God will take care of us. Bo Bóg się przecież o nas troszczy. So this revival started 2 years ago. A więc to przebudzenie rozpoczęło się 2 lata temu. In one of my small village churches. W takim malutkim wiejskim zborze. The church has got only 40 people. W tym zborze było 40 osób. And the church is only 3/4 of this platform. I można powiedzieć, że ten zbór w całości to było tak 3/4 tego podium. The people sit on the floor. Bo ludzie siedzą na podłodze. And the village is about 400 people. A cała wioska to około 400 osób. And this Sunday morning, i pewnego poranka about 50 people came to the church. Niedzielnego około 50 osób przyszło do Nobody zboru. Invited them. Nikt ich nie zapraszał. They were not Christians. To nie byli chrześcijanie. They were Hindu people. To byli hinduiści. They came to the door. Którzy weszli przez drzwi. And they stood at the door and said like this. Stanęli w drzwiach i powiedzieli tak. We are looking for God. Szukamy Boga. Is he here? Czy on tutaj jest? How would you like 300 people standing at the door of this church saying 300 if they come here? A co byście sobie wy wyobrazili, czy co byście zrobili, gdyby tak 300 osób stanęło wam w drzwiach i zadało takie pytanie? What would you do? Co wy byście zrobili? You did not invite them. Nie zapraszaliście ich. You don't know where they come from. Nie wiecie skąd są. They're all standing outside. Stoją w drzwiach. So the pastor was a bit shocked. Więc wyobrażacie sobie, że pastor był w lekkim szoku. Looking for God? Co? Szukacie Boga? Come on, come inside. No to w takim razie zapraszamy. Yeah, God is here. Bo Bóg tutaj jest. So they walked in. Więc oni weszli. Because they are not Christians, they are looking for idols. Wiecie, to nie są chrześcijanie, więc szukają, gdzie są te wszystkie so bóstwa. They were looking around, standing there. Rozglądają się, po prostu zachowują się dziwnie, bo nigdy nie byli w takim miejscu. Where is God? No gdzie jest ten wasz Bóg? So the pastor said, he's here, don't worry. A pastor mówi, nie martwcie się, on tutaj jest. And then he asked them, what do you want? I pyta ich, a czego potrzebujecie? So they said, like, we're all sick people. No, my wszyscy jesteśmy bardzo schorowani. And we want you to heal us. I my chcemy, żeby ten wasz Bóg nas uzdrowił. We came here so that your God can heal us. Przyszliśmy tutaj po to, żeby wasz Bóg nas uzdrowił. So now the pastor is very much worried. No, więc pastor jest jeszcze bardziej zmartwiony. You know, it is one thing for asking prayer for healing. A więc, no wiecie, jedno to poprosić o modlitwę, o uzdrowienie. But it is another thing to say, you heal me. Ale co innego, jak ktoś przychodzi i mówi, no po prostu mnie uzdrów, no. So nic innego od ciebie nie chcę. Pastor did not know what to do. Więc pastor jest troszeczkę przejęty. So he was telling me later, i potem mi mówił, he said, pastor, when I was praying for them, mówi pastorze, no kiedy zacząłem się już o nich modlić, I did not have any faith for the healing. Powiem ci szczerze, nie miałem żadnej wiary. Because I was so frightened. Bo byłem taki przerażony. I was praying because I was so frightened. Właściwie to modliłem się dlatego, że się bałem. Please God help me. Boże, pomóż mi, Boże, you ratuj. Have to do something. Musisz coś zrobić. If they are not healed, what are they going to do? I bo don't jeśli, know. Bo jeśli ty ich nie uzdrowisz, no to co ja zrobię? Albo so, co oni zrobią? So ja nie prayed wiem. For these people. Więc się o nich modlił. And God healed every one of them. I wiecie, Bóg uczynił cud, uzdrowił każdą osobę. Hallelujah. Every one of those 50 people were healed. Każda z tych 50 osób została uzdrowiona. They went back. Wrócili. The next Sunday. I za tydzień. 80 people came. 80 osób przyszło. Amen. The third Sunday. Na trzecią niedzielę. 150 people came. 150 osób przyszło. 2 months later. Po 2 miesiącach. 500 people came. 500 osób. So as you know, there is no place in the church. Więc wyobrażacie sobie, no w zborze już się nie mogli pomieścić. So they were sitting under a guard under the trees. Więc te spotkania odbywały się pod drzewami. A land that belonged to some man. Była to ziemia, która należała do pewnego człowieka. So they were having the meeting under the trees. Więc na wolnym powietrzu pod drzewami ta wielka grupa ludzi już się spotyka. Amen. So many miracles were taking place. I naprawdę wielkie cuda miały tam miejsce. Born blind, receiving sight. Ludzie, którzy byli ślepi od urodzenia, otrzymywali wzrok. Lame, leaping and jumping and praising God. Chromi skakali z radości przed Bogiem. Amen. Leprosy was cleansed by the wiele uzdrowień z trądu miało miejsce. They brought a leper. Przynieśli człowieka, który był chory na trąd. And leprosy has eaten all the flesh. I po prostu ta choroba już zżerała jego ciało. So there's no flesh in the leg. Więc praktycznie na nodze nie było już ciała. You can see the bones. Widać było na wylotach so kości. He cannot walk.
Więc on nie mógł już chodzić. Więc go przyniesiono. They put him in front of the pastors. I położyli go przed pastorami. There is no platform or anything. You know, it's all just a ground. Wszystko odbywa się na zwykłym polu, więc nie ma żadnego podium ani nic takiego. So wherever they are standing, that is a kind of platform. Tam, gdzie pastor stoi, tam jest po prostu jakby podium, tak? So they put them and they started praying for him. No i przyniesiono tego człowieka i zaczęli się o niego modlić. As they were praying for this leper, i kiedy o tego trędowatego człowieka się modlono, before the eyes of all the na people, oczach wszystkich ludzi, flesh started to grow on them. Ciało zaczęło pokrywać te kości. Can you imagine that? Wyobrażacie sobie, jaki to był widok? Would you like to be in the meeting? Czy chcielibyście być na takim nabożeństwie? You are seeing and the flesh is growing. Po prostu widzisz, jak ciało narasta na kości. That's frightening. To może być przerażający widok z jednej strony. Flesh is growing, no jak to? No jak to? Jak we to won't się be jumping up and we'll be frightened. Wiecie, no naprawdę można się przestraszyć. And the skin came and covered and the man jumped up completely. I pojawiła się potem skóra i ten człowiek wyskoczył z radości. Amen. Amen. The two people were raised from the dead. Nawet były przypadki zmartwychwstania dwóch osób. Amen. And then the other time, recently I was talking to somebody, they were with me, and I said, two people have been raised from the dead. I właśnie ostatnio o tym rozmawialiśmy, że dwie osoby zostały wzbudzone z martwych. And this pastor said, no. Six people are raised from the ja dead. Mówię, no słyszałem, że tam u was dwie osoby nawet z martwych zbudzone zostały, a ten pastor, który stamtąd przyjechał, mówi, nie, sześć osób. I said, no, six people? A ja mówię, sześć osób? No more raising the dead, I said to them. No more raising the people from the dead. I jak on mi powiedział, że to było już sześć osób, to ja mówię, no już koniec z tym, musicie z tym skończyć. I said, we have already problem in our country. I'm saying to them. Ja im mówię. We are having so much a problem already in the country. Już mamy dość problemów w naszym kraju. We got 1.25 billion people. Już mamy 1.5 miliarda ludzi, wy jeszcze tutaj mi zmartwych zbudzacie. And how do you stop the population growth? Nasza populacja i tak już jest za duża. When somebody dies? Więc jeśli ktoś już umrze, we keep them in the grave. To do grobu i koniec. You don't bring them back again. A wy mi tu i zmartwych zbudzacie. No, I didn't say that. Oczywiście, że to tylko żart. Amen. So God is doing amazing things. A więc Bóg naprawdę czyni cudowne rzeczy. Now we are running 10,000 people. I teraz mamy tam 10 tysięcy ludzi. 10,000 people are coming. Przychodzi 10 tysięcy ludzi. And even the garden has got no place. I nawet jeśli to jest taka, wiecie, przestrzeń wolna, to i tak jest tam za mało miejsca. So we are having 3 days meetings every week. Więc zrobiono to tak, że podzielono tych ludzi w jakiś sposób i spotykają się po prostu 3 razy w tygodniu. Friday, Saturday and Sunday. Piątek, sobota i niedziela. So this is what we do. I tak to robimy. On the Friday, the group that come, they cannot come back on Saturday or Sunday. I ci, co byli w piątek, mają zakaz przyjścia w sobotę. And then the Saturday group cannot come on Sunday. A ci, co byli już w sobotę i w piątek, nie mogą już przychodzić w niedzielę, bo by się nie pomieścili. You are allowed to come only for one meeting. Możesz tylko raz skorzystać z nabożeństwa. If you come back again, we'll drive you back. Bo jak cię zobaczymy, że jesteś drugi raz, to cię wyprowadzimy. Don't you think it's a good problem? Myślicie, że to jest dobry problem w kościele? People coming and we are driving them back. Ktoś przychodzi, a my nie, już byłeś, nie wolno ci drugi come raz. Tomorrow. Jutro możesz przyjść. Don't ewentual. Come back tomorrow. Albo nie przychodź jutro już. Amen. Więcej. Amen. And God is doing wonderful things. I takie rzeczy Bóg tam właśnie czyni. And we are trying to build a tin roof shed for them so that they can be away from the rain and the sun. Mamy taki zamiar, żeby przynajmniej na tym wielkim polu, gdzie oni się spotykają, jakieś takie zadaszenie im zbudować, bo jak przychodzi pora deszczowa, to naprawdę mają wielki problem. Last time when I was there, i ostatnio, kiedy it tam was byłem, during the monsoon rain season. Właśnie była pora monsunowa i bardzo padało. So there is no roof, they were all under the trees. I oni siedzieli tylko pod drzewami. And it is very heavy rain. I ten deszcz po prostu leje nieustannie and wtedy. The water, rain water is flowing, mud. I wszędzie jest błoto, wszędzie jest pełno wody, po prostu rzeki płyną tam po tym polu. I'm standing to preach. I'm a ja stoję cały w deszczu i mam głosić. I'm trying to hide my Bible. Staram się rain. Schować Biblię gdzieś pod marynarkę. And I'm preaching. I głoszę. This is not very short meeting. This is long meeting. I w Indiach nabożeństwa wcale nie są krótkie. It starts from 10 o'clock, goes up to 4 o'clock in the evening. Jak się zacznie o 10 rano, to tak do 4 po południu, czy tam, jeśli o 10 wieczorem, to i do 4 rano, no różnie. 6 hours people are sitting there. Ludzie potrafią być na nabożeństwie 6 godzin. They're all covered with mud. I
po prostu są okryci błotem. All this rain, mud, water going everywhere. Bo woda jest wszędzie i błoto jest wszędzie. But nobody is moving. I nikt się nie rusza. Because they want to meet with God. Oni chcą się spotkać z Bogiem. Because i to jest dla nich najważniejsze. They want healing for their body. Oni chcą, żeby Bóg ich uzdrowił. They want God to bless them. Oni chcą, żeby Bóg ich pobłogosławił. So we thought we are, let us do something better for them. Więc so we are building a place. Więc pomyśleliśmy, że musimy coś zrobić z tym i zaczęliśmy taki projekt właśnie, żeby przynajmniej takie zadaszenie tam zbudować. Chcemy takie filary postawić i na tym położyć dach i na to też zbieram fundusze. Amen. God is a good God. Bóg jest dobrym Bogiem. On one side the prime minister is trying to stop. Z jednej strony nasz premier chce nas powstrzymać. On the other side the revival is going on. Ale z drugiej strony przebudzenie jest wśród nas. That is our Jesus. Amen. I tak działa nasz Jezus. Do you believe him? Wierzycie Jemu? Do you love this Jesus with all your heart? Czy takiego Jezusa właśnie kochacie w Amen. Swoim sercu? He's a wonderful Jesus. Bo On jest naprawdę cudowny. He is a promise-keeping God. On jest tym, który dotrzymuje obietnicy. And it is a joy and a privilege to serve him. I to jest naprawdę przywilej i wielka radość Jemu służyć. I thank God for calling me into the ministry. I teraz jestem naprawdę Bogu wdzięczny za to, że mnie powołał do służby. I thank God that I obeyed God in my jestem mu wdzięczny za to, że wtedy zdecydowałem się pójść za Jego głosem. To see these hundreds of thousands of people coming to Jesus Christ. Że dzięki temu mogę widzieć setki, tysiące ludzi zbawionych. I want you to pray for India. Módlcie się za Indiami. I want you to help us. Pomagajcie nam. I want you to financially help, support our wspierajcie nas finansowo, because naszą we służbę. Need you to stand with us as a team. Ponieważ potrzebujemy tego wsparcia. And God will bless you. A wierzę, że Bóg wam to będzie wynagradzał. Amen. Alleluja. About 2 weeks ago, almost 3 weeks ago now, I have become a grandfather. 3 tygodnie temu zostałem dziadkiem po raz pierwszy. Amen. I got my first grandson. His name is Daniel. Urodził mi się pierwszy wnuk i ma na imię Daniel. I have not seen him. I'll see him jeszcze next go week. Nie widziałem, bo nie było mi od tamtego czasu w domu, ale Amen. Zobaczę go w przyszłym tygodniu. My wife was telling me he likes prayer. I moja żona już twierdzi, że on bardzo lubi się modlić. Because when we pray, he's sitting quietly. Ponieważ kiedy oni w rodzinie się modlą, to on jest cichutko i jest grzeczny. She said he likes songs. I twierdzi również, że lubi, kiedy śpiewają. We're already making him a preacher, 2 weeks old. Już z niego chcą zrobić kaznodzieję, chociaż dziecko ma dopiero 3 tygodnie. Alleluja. Amen. And continue to pray for us and do whatever you can for the work of God in India. Dlatego jeszcze raz ponawiam apel, abyście się o nas modlili i wspierali nas. We may not be able to do anything back to you. Być może nie jesteśmy w stanie nic wam zamian dać. But one thing we can do. Ale jedno mogę na pewno obiecać. That we do all the time. Coś, co zawsze robimy. That is, we pray for you. Że modlimy się o Polskę. My wife Joyce. Moja żona Joyce. She is leading our prayer ministry in our organization. Jest odpowiedzialna za całą służbę modlitwy w naszym kościele. And we have got 800 prayer groups praying every week. I ona jest odpowiedzialna za 800 grup takich modlitewnych, które co tydzień się modlą. That means 8,000 women are praying every week in our organization. Mnożąc to przez 10, to można powiedzieć, że jeśli w takiej grupie jest 10 kobiet, no to 8,000 kobiet co tydzień w takich grupach bierze udział. And those people pray for Ulstron Church. I wierzcie mi, że one się też modlą o zbór w Ulstronie. And that's all we can do, and we will I do that. Przynajmniej tyle możemy robić. And God will bless you. A ja wierzę, że Bóg to słyszy i będzie was błogosławił. And I want to preach a small message. Is that okay? I chcę krótkie jeszcze słowo przesłanie wam dzisiaj przekazać. Czy mogę? Is it okay? Czy to zgadzacie się na to? Come on, say okay. I'm going powiedzcie to preach anyway. Powiedzcie okay. Thank you. Dziękuję. Even if you don't say okay, I'm going to preach anyway. Jakbyście nie powiedzieli okay, to i tak bym głosił. Amen. Turn your Bibles to the Gospel of Luke. Otwórzcie sobie swoje Biblię na Ewangelii Łukasza. Luke chapter 14 verse 28. 14:28. And we read like this, Jesus was speaking here. I tutaj czytamy, że Jezus mówi. And Jesus said like this. Takie słowa. Which of you intending to build a tower does not sit down first and count the cost whether he has enough to finish it? Któż bowiem z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie najpierw i nie obliczy kosztów, czy ma na wykończenie? Amen. Jesus is asking a question. Jezus zadaje pytanie.
Which of you intend to build a tower? Któż z was, chcąc zbudować wieżę, will not sit down first, nie usiądzie najpierw, and count the cost, nie przeliczy kosztów, so that he can finish the work. I nie zastanowi się nad tym, czy będzie w stanie ukończyć to dzieło. Amen. How many of you know that God has called every one of us to be a builder? Ilu z was daje sobie sprawę z tego, że Bóg każdego z nas powołał do tego, abyśmy byli takimi budowniczymi? In the kingdom of God, every one of us is a builder. W Królestwie Bożym każdy z nas jest budowniczym. God has not called any one of us to destroy anything. Bóg nie powołał nikogo z nas do tego, abyśmy cokolwiek niszczyli. But God has called us to be builders. Ale abyśmy budowali. Do you know that you are a builder? Czy wiedziałeś o tym, że jesteś budowniczym? Amen. You know why we are builders? Wiecie dlaczego? Because Jesus Christ is a builder. Ponieważ Jezus też jest budowniczym. Because Jesus said like this. Bo Jezus powiedział: I will build my church. Ja zbuduję kościół mój. And the gates of hell shall not prevail against it. I bramy piekła go nie przemogą. So Jesus Christ is a builder. Jezus jest budowniczym. And Paul says like this. A Paweł powiedział: Christ being the master builder. Chrystus jest tym głównym budowniczym. And we are all working with. A my współpracownikami Jego jesteśmy. Jesteśmy tymi współpracownikami. I budujemy Kościół wspólnie razem. Amen. Amen. So God has called us to be builders. A więc na tej podstawie twierdzę, że mamy być budowniczymi. How many of you believe that you are a builder? Ilu z was teraz wierzy, że macie być budowniczymi? We are not called to destroy, we are called to build. Nie jesteśmy powołani do tego, by niszczyć, ale by budować. Amen. Have you brought your right hand with you? Macie prawą rękę ze sobą? Wzięliście ją dzisiaj? Show me your right hand. Pokażcie mi prawą rękę. Everybody has got a right Czy każdy hand? Ma prawą rękę? People sitting in the balcony. Czy ludzie na balkonie też mają prawe ręce? Everybody's hand is up. Ręce w górę. Okay. I want you to put your hand on your heart. Połóż tę prawą rękę na swoim sercu. Where is your heart in Poland? Gdzie macie serca w Polsce? Is it on the right or the left? Po prawej czy po lewej? Eh? Where is it? Gdzie? On the left. Here? On the left side? Po lewej stronie, tak jak my. Okay, you got okay. It all there? A więc wszystkie prawe ręce na lewej stronie, tam gdzie Everybody's jest serce. Everybody's hand is there? Okay, I want you to repeat after me. I proszę, abyście za mną powtarzali. I am a builder. Jestem budowniczym. So weak. Oj, coś słabiutko, słabiutko. Okay, we'll try again. Jeszcze raz. Okay. I am a builder. Jestem budowniczym. That's not enough. Jeszcze za słabo. Everybody please. Każdy powtarza. I want you to say it loudly. Naprawdę głośno, zróbcie to raz. Okay, I'm a builder. Jestem budowniczym. One more time. Jeszcze raz. Jestem budowniczym. One more time. Jestem budowniczym. One more time. Jeszcze. Jestem budowniczym. Louder. Jestem budowniczym. Come on, louder. Głośniej. Jestem budowniczym. Come on, louder. Jestem budowniczym. One more time. Jestem budowniczym. This is a new technique that I have got. Nauczyłem się takiej nowej techniki. If I don't have a long message to preach. Jak nie mam długiego kazania, I make the people to repeat this kind of thing. To właśnie taką technikę stosuję po to, żeby czas szybciej zleciał. So that I can kill 10 minutes. I 10 minut tak schodzi szybciej. No. Nie, nie, nie. To nie o to chodziło. You know, whenever a preacher is asking you to say something. Kiedy kaznodzieja was prosi o to, żebyście coś powtórzyli kilka razy. You don't like it. To nie podoba wam się to na right? początku, prawda? But the preacher is demanding. No, ale ten kaznodzieja jest taki namolny i jeszcze raz prosi. Preacher is saying, "Come on, repeat after me. I'm a builder." No, jeszcze raz powtórzcie, jestem budowniczym. What is wrong with him? Ojejku, o co mu chodzi? Co z nim nie tak? Just preach and get out of the pulpit. No, powiedz, co masz do powiedzenia i. Why are you bothering us? Po co nas tak męczysz? But what do we do? This fellow from India is asking you to say. No, ale co mamy zrobić? Ten człowiek z Indii nas tak prosi, no to musimy powtórzyć. So you will repeat like this. Okay? No i tak, no okej. What do you want me to say? No co mam powiedzieć? I am a builder. Jestem budowniczym. I am a builder. No jestem budowniczym. Okay, that's enough.
No wystarczy. But now I'm asking you to repeat again. A on znowu prosi. No. No nie. I said it once. Już raz powiedziałem. Don't make me to repeat again. No nie zmuszaj mnie. I said no. A ja mówię nie. One more time. Jeszcze raz. He said, okay, I'm a builder. No dobra, jestem Come budowniczym. On, loudly. Głośniej, jestem What is wrong budowniczym. With this man? Ojejku, o co mu chodzi? Okay, I'm a builder. No jestem budowniczym. Stop it. Dość tego. No, I'm asking again. A ja znowu proszę. I'm asking again. I znowu proszę. Why? Dlaczego? Because after you say 4 or 5 times, bo po piątym razie you might start to think, maybe I'm a builder. Zaczynasz się zastanawiać, a może rzeczywiście jestem tym budowniczym? And I still ask you to go, a ja cię dalej tam przymuszam. And I'm still asking you to repeat. I powtarzasz, powtarzasz. By about 9 times, ale po dziewiątym razie you'll say, yes, I'm no a builder. Tak, jestem budowniczym, wierzysz I w to. I feel like I'm a builder. I czuję, że tak jest. Amen? Are you a builder? Jesteś budowniczym? Amen. God has called us to be a builder. Bo Bóg nas do tego powołał. Amen. I'm going to divide this verse into 4 parts. Chcę ten werset podzielić na 4 części. And I'm going to run it through quickly. I szybciutko omówimy je. So the small verse will divide it into 4. Number 1. Po pierwsze. The intention to build. A więc musisz mieć zamiar, żeby coś zbudować. Intencja. That's number one. To po pierwsze. And number two, po drugie. Sit down first. Musisz usiąść. And number three, po trzecie. Count the cost. Policzyć koszty. Number four, i po czwarte. Finish the job. Skończyć dzieło. Amen. Ready for it? Proste? Gotowi jesteście? I takie będzie moje przesłanie. Intention to build. Masz zamiar. Sit down first. Siadasz. Count the cost. Liczysz koszty. Finish the job. Kończysz dzieło. Amen. The word intention has got several meanings. Słowo intencja ma kilka znaczeń. If you look at the dictionary also, you'll find several meanings for this word. W słowniku mógłbyś znaleźć te znaczenia. One meaning of this word is what we call a desire. Masz pragnienie. Intencja to znaczy posiadać pragnienie. Amen. That means nobody is pushing you to do nie it. Tak, że ktoś cię zmusza do tego, że ty masz to zrobić. Nobody is making you to do it. Nikt cię do tego nie zmusza. You are having a desire ty masz taką heart. Potrzebę, ty masz takie pragnienie. You want to build. Chcesz to zrobić. You desire to build. Masz takie pragnienie. There's another word, the meaning. Ale jest jeszcze inne znaczenie. It's called determination. Masz determinację. That means you are decided to build. Zdecydowałeś, że chcesz to zrobić. You are determined to build. I jesteś zdeterminowany. You make up your mind to do this. Tak sobie to obmyśliłeś i tak zamierzasz. And another meaning of this word. Inne znaczenie. Is what you call choice. Wybór. Choice means you have chosen this in your life. Właśnie takiego wyboru dokonałeś. There are so many other things you could have chosen. Mogłeś dokonać innego. Było wiele rzeczy, z których mogłeś wybrać. But you have made a choice in your life. Ale dokonałeś właśnie tego wyboru. That I am going to build. Że ja zbuduję. Amen. Amen. You are determined to build. Jesteś zdeterminowany. You are desirous to build. Masz takie pragnienie. And you have made a choice to build. I zdecydowałeś. That means nothing is going to stop you. I nic cię nie powstrzyma. Nobody can stop you. W tej sytuacji nikt cię nie może powstrzymać. Ponieważ w twoim sercu to pragnienie się zrodziło. Amen. Everybody in the world is building something. Na świecie wszyscy coś budują. Somebody is building a house. Ktoś buduje dom. Somebody is building a job career. Ktoś ma karierę zawodową. Somebody is building a dream. Ktoś ma wielkie marzenia. Everybody is building something. Każdy na czymś buduje swoje życie. But when we talk about the building in here, we are talking about building the kingdom of God. Tutaj w tym znaczeniu mam na myśli Królestwo Boże, budowanie Królestwa Bożego. Working for God in our life. Pracę dla Boga. Amen. And as builders, as people who are going to build the kingdom, we should be people who will be able to dream big things in our life. My jako budowniczy Królestwa Bożego powinniśmy mieć wielkie marzenia, wielkie sny. God wants us to be a dreamer. Bóg chce, abyśmy mieli wielkie marzenia. Amen. Do you dream? Czy masz czasami marzenia? I'm not talking about the nightmare. Nie chodzi mi o koszmary nocne. You're just standing there and the truck run over you. Żebyś śnił o tym, ale że na przykład ciężarówka cię przejechała. No, not that kind of dream. To nie takie sny masz mieć. I'm talking about the dream, the vision that you see. Chcę, żebyś miał wizję, żebyś miał marzenia. You dream in your life. O swoim życiu.
And we should always dream big in our life. I żeby to były wielkie marzenia o błogosławieństwie. I am a dreamer. Ja jestem takim marzycielem. I always dream. Ja ciągle o czymś marzę. As I'm saying, you know, I'm dreaming 10,000 churches. Teraz marzę o 10 tysiącach zborów. I'm dreaming to take care of 5,000 orphans. Chcę się zatroszczyć o 5 tysięcy sierot. I'm dreaming of starting 20 schools. Chcę, żeby naszych szkół biblijnych było 20. You know, I always used to say, whenever you are dreaming, you must dream big. I zawsze powtarzałem, że jeśli masz mieć już jakieś marzenia, to niech one będą wielkie. When you are dreaming for a car, jeśli marzysz o samochodzie, you must be dreaming for a BMW. To od razu o BMW się módl. What is the point of dreaming for a Fiat? Po co ci Fiat? Why? Po co? Because when you dream, it doesn't cost you anything. Takie marzenia nic nie kosztują, słuchajcie. Amen. Kiedy marzysz o Fiacie. Only when you wake up, it's going to cost everything. Tylko, że jak się, no, jeśli marzyłeś o Fiacie i masz Fiata, to każdego ranka, jak się budzisz, to cię dużo kosztuje. God wants you and me to dream big in our life. I dlatego Bóg chce, żebyśmy mieli wielkie marzenia. Big dreamers will achieve big things for God. Ponieważ ci wielcy marzyciele mogą osiągnąć wielkie rzeczy dla Boga. Ask yourself, what is my dream for this church? Zadaj sobie pytanie, jakie ja mam marzenia odnośnie tego zboru? What is my dream for the community here? Jakie są moje marzenia odnośnie mojej służby w tym zborze? What is your dream? Jakie masz marzenia? Your dream should be bigger than this building. Powinny one sięgać daleko poza ten budynek. Your dream should be bigger than the number of people here. Powinny sięgać poza liczbę ludzi, którzy tutaj się zgromadzają. You should dream the biggest church in the whole area. Powinieneś myśleć i marzyć o największym, żeby to był największy zbór w tym regionie. Hundreds and hundreds of people coming into the kingdom. Żeby setki ludzi tutaj się nawracało do Królestwa Bożego. God wants you and me to be a great dreamer. I dlatego Bóg pragnie właśnie takie marzenia wkładać w nasze so serca. Whatever we want to build for God, a więc cokolwiek chcemy dla Boga budować, we should build according to the nature, the character of God. Powinniśmy budować w oparciu o charakter, o naturę Bożą. So what is the character of God? Jaki Bóg ma charakter? A lot of things, but I will say about three things. Wiele można by tu powiedzieć, ale powiem tylko o trzech rzeczach. So if you agree, you should say tak. Więc jeśli się ze mną zgodzicie, to powiedzcie tak. Okay? Dobra? Our God is a good God. Nasz Bóg jest dobrym Bogiem. Thank you. And our God is a big God. Nasz Bóg jest wielkim Bogiem. Our God is a great God. Nasz Bóg jest wspaniałym Bogiem. Amen. You agree with me? Zgadzacie się? So if our God is a good God, jeśli Bóg jest dobry, if he is a big God, jeśli jest wielki, if he is a great God, jeśli jest wspaniały, how should we build? To jak mamy budować? That means if anything that we build, we should build good. Powinno to być dobre. We should be build big. Wielkie. And we should build great. Wspaniałe. Amen. Tak? We should not build nie little takie things. Malusie. Our God is a big God. Bo nasz Bóg jest wielki. So we should start to build something great for God. Więc takie powinno być nasze marzenie. So now we have received the vision from God. A więc otrzymaliśmy od Boga wizję. We are excited to go and do the building. Jesteśmy podekscytowani, że zaczynamy budowę. We are ready to run and już przebieramy nogami, chcemy działać. So as you're running, i somebody is pulling your shirt from behind. Już się wybierasz, żeby zrobić ten pierwszy krok, a ktoś cię z tyłu za koszulę ciągnie. And you turn around and who is pulling your odwracasz się, kto mnie ciągnie z tyłu? Who is pulling your shirt? Kto ciągnie cię z tyłu? God is pulling your shirt. To Bóg cię ciągnie za koszulę z tyłu. Amen. What is he trying to tell us? A co chce ci powiedzieć? We come to the second point. Sit down first. Usiądź najpierw. So God is telling you and me. Bóg mówi do mnie i do ciebie. You got the vision. Otrzymałeś wizję. You're all excited. Jesteś cały podekscytowany. You're ready to build. Gotowy do działania. But before you do that, ale zanim to zrobisz, I want you to sit in my presence. Chcę, żebyś usiadł w mojej obecności. Sit here with me. Usiądź ze mną. You know what it means to sit in God's presence? Wiecie, co to znaczy usiąść w Bożej obecności? Sitting in God's presence means God will deal with our life. To znaczy, że Bóg chce w tym czasie z naszym życiem that się rozprawić. That is why people like working for God. But they don't like sitting in God's presence. Ludzie wolą pracować dla Boga niż siedzieć w jego obecności, bo wtedy on musi zaczyna zmieniać pewne rzeczy w ich życiu. Running around and doing the work of God is fun. Bieganie wokoło i działanie jest fajne, jest but zabawne czasami. When sitting in God's presence, ale siedzenie w Bożej obecności, God will reveal everything in our life. To wtedy Bóg otwiera przed nami nasze życie jak księgę. And God will start cutting all the rough edges of our life. I chce tak troszeczkę oszlifować to nasze życie z każdej strony. He will remove the things
things that are not pleasing before his sight. Pousuwać to, co mu się nie podoba. He will try to make us to be good as he wants us to be. On chce nas ukształtować tak, jak on by tego pragnął. When was the last time you sat in God's presence? I zadam ci pytanie, kiedy ostatnio miałeś taką właśnie społeczność z Bogiem? When was the last time you said, well, I'm not going to do anything, I'm going to sit. Kiedy ostatnio powiedziałeś, zanim cokolwiek zrobię, to po prostu będę przebywać w Bożej obecności. I want God to speak to me. Bo chcę, żeby Bóg do mnie przemówił. I want God to deal with me. Chcę, żeby się ze mną rozprawił. I want God to cut off all the rough edges in my life. Żeby oczyścił moje życie. When have you done it? Kiedy to zrobiłeś? You, a czy w ogóle kiedykolwiek to zrobiłeś? Time, jeśli tego nie zrobiłeś ostatnio, to presence. Mówię ci najwyższy czas, żeby to zrobić. Amen. Amen. Hallelujah. Before you go and achieve anything for God, we must wait in the presence of God and receive His anointing, receive His correction in our life. Zanim zaczniemy działać wielce na rzecz Boga, potrzebujemy najpierw Jego namaszczenia, potrzebujemy usiąść w Jego obecności i poczekać na Jego działanie. The main purpose of sitting in the presence of God is before you become a man of God, God wants you to become a man of character. I też drugim celem takiego spotkania, bliskiego spotkania z Bogiem jest to, żebyś, zanim staniesz się mężem Bożym, stał się mężem, który ma właściwy charakter. How many of you know when Jesus called Saul at the gate of Damascus? Pamiętacie historię nawrócenia Saula pod Damaszkiem? And he received Jesus Christ. Tam otrzymał objawienie Jezusa. He became a child of God. Został dzieckiem Bożym. God gave him a vision. Bóg dał mu wizję. God gave him a call. Dał mu powołanie. But before he started his ministry. Ale zanim rozpoczął tę służbę. Do you know that he was alone away from everybody for 14 long years. Przez 14 lat był oddzielony i przygotowywał się do tej służby. Before Saul became Paul, he was hiding in the presence of God for 14 years for God to deal with him and train him. Przez te wszystkie lata Bóg go kształtował, Bóg go przygotowywał, Bóg go przemieniał, żeby móc go użyć. What was God doing with him? God was preparing him. Po prostu był to czas przygotowania. Because he has got a big ministry to do. To była wielka, przed nim była wielka służba. He was building a character in his life. Bóg musiał ukształtować jego charakter. And he got him ready and said, "Now you can go." I potem Bóg powiedział, teraz cię wysyłam. And look at the life of Moses. Spójrzcie na życie Mojżesza. How long he has to wait? Ile lat czekał? He left the palace of Egypt. Od momentu, kiedy opuścił pałac w Egipcie. He came into the wilderness. Poszedł na pustynię. He was looking after the sheep. Troszczył się o owce. For how long? Przez ile lat? For 2 years. Dwa lata? No, 5 years. 5 lat? 10 years. 10 lat? No. Nie. 40 long years. 40 lat. How many of you will wait for 40 years? Ilu z was miałoby ochotę czekać 40 lat? If God calls you today, jeśli Bóg cię dzisiaj powołał, and he's not saying anything for 40 years, i od dzisiaj przez 40 lat się do ciebie nie odzywa. Will you wait for 40 years? Czekałbyś 40 lat? That is one man's lifetime. Przecież to życie jednego człowieka tyle this trwa. Fellow is wandering with the sheep in the wilderness. On krąży z tymi owcami po całej pustyni. God waited for 40 years before he made the bush to burn on the mountain. I od, do momentu, kiedy zapłonął ten krzew, upłynęło 40 lat. What was God doing with Moses? Co Bóg robił z Mojżeszem? He was taking away the things that was not pleasing. Myślę, że oczyszczał jego życie z rzeczy, które nie przynosiły mu chwały. His pride, his z jego dumy, z jego arogancji, his self-confidence, z pewności siebie. All, everything God removed. Bóg to wszystko oczyszczał. And he made him a man of humility. I wtedy stał to się, był jednym z najpokorniejszych ludzi. He made him a man of God. Uczynił z niego męża Bożego. So that he can bring the people from i wtedy dopiero był gotowy, aby wyprowadzić naród z niewoli. Amen. Amen. Number three. Po trzecie. Count the cost. Policz koszty. Jesus is saying you should count the cost. Jezus powiedział, że powinniśmy obliczyć koszty. How many of you know that God loves counting? Ilu z was wie, że Bóg lubi liczyć? Do you know? Wiecie o tym? Do you know God likes counting? Wiecie o tym, że Bogu się to podoba, że on to lubi robić? You look like school children. O, teraz wyglądacie jak dzieci w szkole. Oh. What? Counting? What? Co? Liczyć? I'm going to give you a proof. Dam wam na to dowód. I'm going to prove what I said was true. Dowód na to, że to, co powiedziałem, jest prawdą. God likes counting.
Bóg lubi liczyć. How do we know? Skąd o tym wiemy? God loves counting so much. Ponieważ He called one of the books in the Bible as Numbers. Jedna z tych ksiąg w Biblii nazywa się Numbers, czyli Księga Liczb. Amen. To jest taki jeden. Now you believe me? O, zaczynacie mi wierzyć. He called one book Jedna of z ksiąg mojżeszowych nazywa się the liczbą, whole book Księgą is Liczb. Numbers. I tam jest mnóstwo liczb. How many of you have read the book of Numbers? Kto z was przeczytał Księgę Liczb? You know, Numbers is in the Bible? Wiecie, że ona w ogóle jest w Biblii? You do? Do you read the Bible sometimes? Czytacie czasami Biblię? And Numbers is the Old Testament? I że to jest w Starym Testamencie, podpowiem. How many of you have read the Numbers one more time? Raise your hands. No jeszcze raz, kto już naprawdę wie, o czym mówię i zetknął się z tą księgą? And would you agree with me? I czy zgodzicie się ze mną? That Numbers is the most boring book in the Bible. Że jest to jedna z najnudniejszych ksiąg Biblii. Hello. Hello. You look like a saint. Teraz tacy święci wszyscy jesteście. No, no, because the Bible can be boring. No przecież żadna księga w Biblii nie może być nudna. What are you saying, Pastor Abraham? Co ty, pastorze Abrahamie, opowiadasz? This book has got number after number. W tej księdze są liczby, liczby i jeszcze raz 356,595. Say any number, doesn't matter. 1589 i jeszcze więcej różnych liczb tam jest, dla przykładu. I jeszcze raz to powtarza. I Bóg to jeszcze raz powtarza. O Panie, już to przeczytałem wcześniej, w poprzednim rozdziale, dlaczego jeszcze raz? Czytasz jeden rozdział, drugi rozdział. Och, już mam dosyć. Idę do następnej księgi. Every number in that book is so important, so wonderful. A wiecie, każda z tych liczb tam ma znaczenie. God loves counting. I stąd wiem, że Bóg interesuje się liczbami. Amen. How many of you like God to come close to you? Ilu z was chciałoby, aby Bóg był bardzo blisko, by się zbliżył do was? Do you pray like this, God, please come close to me? Czy modlisz się czasami tak, Panie, proszę cię, bądź tak blisko mnie? Do you pray sometime like that? Czasami modlisz się tak? How come you are so serious tonight? A co wy tacy dzisiaj wszyscy poważni jesteście? I'm going to finish in 5 minutes, okay? Naprawdę już zmierzam ku końcowi, nie musicie się martwić. Amen. Do you pray sometimes, God, please come close to me, Lord? Zdarzyło wam się tak modlić, Panie, bądź tak blisko mnie? Do you pray like that? Modlicie się? So let us imagine I'm God, okay? I wyobraźcie sobie, że ja jestem Bogiem. So what are you praying? O co się modlisz? God. Panie, please come to me. Przyjdź do mnie, bądź tak blisko. So God is coming down. Więc Bóg idzie. Okay? Bóg idzie do ciebie. So he is coming closer. I'm coming to this lady. She is. Idę do tej siostry. Załóżmy tak, so obrazując wam, jak to wygląda. Ja idę do niej. Okay? I'm coming closer. Idę do niej. I'm coming closer. Coraz bliżej. And now she is saying, not that close. A ona mówi, no nie aż tak blisko, Panie. I wanted to come close, but not that close. Lord, stop. Miałam na myśli blisko, no ale nie aż tak but blisko. But I'm not stopping. God is still coming closer. Bóg się zbliża. Closer. Zbliża. And Jesus, I can't breathe now. A ona mówi, Panie, ja już oddychać nie mogę. I should not have prayed this prayer. O, chyba nie powinnam się była tak modlić. Don't come any more close. You stop. Już za blisko, Panie, już but za dużo. God is not stopping. He's Bóg, coming closer and closer. Ale Bóg dalej and się closer zbliża. And closer. And she's saying, what do you want? O Panie, czego ty ode mnie chcesz? What do you want from me? Czego ode mnie chcesz? And you know what God is saying? A wiecie, co Bóg mówi? God is saying, I want to count your hair. A Bóg mówi, chcę policzyć twoje włosy na głowie. Can you imagine that? Wyobrażacie sobie to? The creator of the universe wants to count your hair. Stwórca całego wszechświata jest zainteresowany tym, ile mamy włosów Don't na głowie. Don't you have a better thing to do, God? Czy on nie ma nic lepszego do roboty? You are wanting to count my hair? Chcesz moje włosy policzyć? Before you came to the church? Zanim przyszedłeś do zboru? You combed your hair? Uczesałeś się? And so many hair in your comb? I patrzysz, a tu tyle włosów na grzebieniu zostaje. Did you count the hair? How many came? Chciało ci się je liczyć? Did you know how many hair came down? Wiesz, ile ci wypadło? But God said that was 35. A Bóg wie, że było 35. Amen. Can you imagine that? Czy umiesz sobie to wyobrazić? Have you thought about this? Pomyślałeś o tym In kiedyś? The book of Job, w księdze Joba jest powiedziane. He says like this, jest powiedziane. Job says you count every step of my life. Job mówi, ty policzyłeś kroki moje. When he got out of the car,
Kiedy wysiadasz z samochodu when you came into the church, i wysiadłeś tam na parkingu i wszedłeś do kościoła, policzyłeś ile kroków zrobiłeś? Do you know how many steps? Wiesz może ile zrobiłeś but kroków? God counted every step. A Bóg wie. God said that is 68 steps. On na przykład mówi, jest 68 tych kroków. Who is this God? Kim jest ten Bóg? The creator of the universe. Stwórca całego the świata. Great and mighty God. Ten potężny Bóg. He counts every hair of our head. Wie ile masz włosów. He counts every step wie ile of our kroków life. Zrobiłeś. What does that mean? Co to znaczy? It means that you and I are so precious to God. To znaczy, że jesteśmy tacy cenni w Jego oczach. Even the simple things of our life. Że nawet te najprostsze sprawy w even naszym the życiu. Things that you and I don't care. To nawet na czym Tobie nie zależy. To God it is so precious. Dla Boga te rzeczy są ważne. Every hair is so precious. Każdy włos Twój jest dla Niego ważny. Każdy Twój krok jest ważny. On liczy każdy Twój krok. On wie, ile masz włosów na głowie. Amen. Counting the cost is the greatest act of faith. I dlatego obliczenie kosztów jest wielkim aktem wiary. Some people say I live by faith. O, ja żyję wiarą. I don't ktoś need mówi. To count anything. Nic nie muszę obliczać. I don't need any money. Niepotrzebne mi pieniądze. I can go and do it. A zrobię po prostu, co mam zrobić. Jesus said, that is not faith, that is stupidity. A Jezus mówi, to nie jest wiara, to jest głupota. That is foolishness. To jest po prostu brak rozsądku. The greatest act of faith is to count the cost before you start. Ponieważ największym aktem wiary jest obliczenie kosztów, zanim zaczniesz działać. Number four, and I'm finished. I po czwarte i kończę. The fourth one is to finish the job. Po czwarte, musisz zakończyć rozpoczęte dzieło. Amen. I have closed the Bible. Zamknąłem Biblię. Now you know I'm going to finish. Teraz już wiecie, że zmierzam do końca. Now you can have this false security już feeling. Teraz możecie odetchnąć z ulgą. Pastor Abraham, o, już pastor Abraham zmierza ku końcowi. He's closed the Bible. Zamknął Biblię. But I was not looking at it very much anyway. Ale i tak do niej za dużo nie patrzyłem, więc to nic jeszcze może nie znaczyć. I only opened the Bible so that you can feel good. Ale zamykam, żebyście się już lepiej czuli. Otherwise you will think that I'm a bad preacher. Bo inaczej pomyślicie, że jestem złym kaznodzieją. Finish the job. Zakończyć dzieło. How many of you know, ilu z was wie, that 90% of the people in this world, że 90% ludzi na tym świecie they will start something, but they will rozpoczyna not finish. Różne dzieła, ale nigdy ich nie dokańcza. Only 10% will finish. Tylko 10% rozpoczętych dzieł bywa ukończone. You know why? Wiecie dlaczego? Because starting anything is exciting. Ponieważ rozpoczynanie czegokolwiek jest bardzo ekscytujące. Starting anything is fun. To jest świetna zabawa. But finishing is ugly. Ale koniec jest naprawdę finishing trudny. Is so hard. Jest ciężki. That's the reason why people don't finish. I dlatego ludziom się nie chce zakończyć. I've seen pastors. Wielu pastorów. They'll come and say, God send me to this place. Mówi, Bóg mnie posłał do tego miejsca. They'll come and start the church. Zaczynają budować kościół. After 6 months, they're packing up and they're leaving. A za 6 miesięcy pakują walizki i wyjeżdżają. Why are you going? Dokąd jedziesz? Dlaczego? No, God is calling me to go somewhere o, else. O nie, Pan Bóg zmienił zdanie, teraz mam gdzie indziej być. Why? Jak? To, they're not, God is not speaking to them. To znaczy, albo Bóg do ciebie nie mówi, they are finding it hard to albo finish. Stało się, szło, było tak ciężko, że po prostu rezygnujesz. They are finding it hard to continue in their life. Nie jesteś w stanie kontynuować tego, czego się podjąłeś. Amen. But we have been called not only as the beginners, but as the finishers. My zostaliśmy powołani nie tylko do tego, by rozpoczynać, ale by kończyć. As God's children, we not only start, but we'll finish. Jako dzieci Boże nie tylko zaczynamy, ale i kończymy. Why? Dlaczego? Because our Jesus, the name of Jesus Christ is like this. Bo imię Jezusa brzmi tak. He is the author, jest autorem and the finisher of our faith. I dokończycielem naszej wiary. He is the beginning and the end. On jest początkiem i końcem. He is Alpha and jest Omega. Alfą i Omegą. And we are following this God. I my takiego Boga naśladujemy. You remember he was talking to his disciples at Samaria. Kiedyś w Samarii Jezus powiedział woman, do swoich uczniów po rozmowie z kobietą. They brought him some food. Przynieśli mu jedzenie. And Jesus said, I'm not hungry. A Jezus stwierdził, że ja już nie jestem głodny. And they said, why? Did he eat something? A oni się go pytają, no to czy ktoś cię w międzyczasie nakarmił? You can read in John chapter 4. Możecie o tym w czwartym rozdziale Ewangelii Jana przeczytać. Verse 34-35, that's what I'm talking about. And there, Jesus said like this, i Jezus powiedział, my food, bo moim pokarmem is to do the will of jest my wykonywanie Father. Woli Bożej. And then he goes on to say, i potem mówi not dalej, only to do the will, but to finish the job. Nie tylko wykonywanie, ale dokończenie dzieła, które Ojciec mi zlecił. Hallelujah.
Alleluja. Starting to do something is not great, but finishing that makes us different. Zakończenie jest czymś o wiele większym aniżeli początek. Amen. Rozpoczęcie. We are called to finish the work. Mamy dokończyć dzieła. Because that's what Jesus did. Bo tak właśnie robił Jezus. The biggest victorious cry was made on the cross of Calvary. Największy okrzyk zwycięstwa miał miejsce na wzgórzu Golgoty. He was hanging on three nails. On wisiał na gwoździach, przybity gwoździami. He was gasping for breath. Walczył o każdy oddech. Bleeding all over his body. Był cały zakrwawiony. And he lifted up his voice and he cried like this. I podniósł głos i zawołał. And he said, "It is finished." Wykonało się. Hallelujah. He said, "It is finished." Wykonało się. I finished the work for which I came to this world. Wykonałem dzieło, które miałem do zrobienia na tym świecie. I have got victory over sin. Pokonałem grzech. I have got victory over the devil. Pokonałem diabła. I have got victory over the death. Pokonałem śmierć. I have paid the price. Zapłaciłem cenę. I have opened the door for otworzyłem drzwi. Man to come into the presence i człowiek of God. Teraz może wchodzić przed I have tron fulfilled Ojca. The righteousness of God. Jestem teraz, ludzie mogą posiadać now, sprawiedliwość. That can stop man to come to God. Nie ma już bariery, nie ma już przeszkody, żeby człowiek mógł przychodzić do Because Ojca. I finished everything bo on the ja cross. Dokonałem dzieła, które zostało mi zlecone. You have been called to finish. I my tak samo powinniśmy ukończyć dzieło, które zostało nam poruczone. Christian life is more important to finish than starting. I w chrześcijaństwie koniec jest ważniejszy niż początek. Amen. Paul is telling us again and again. Paweł wielokrotnie mówił do nas. It is not how we begin, but it is how we finish. Nie to jak zaczynamy się liczy, ale jak kończymy bieg. He talks about people like Demas. He says mówił o Demasie, o ludziach jemu podobnych. They love the world. Którzy w jakimś momencie swego życia ukochali świat. And they've fallen off. I odpadli od wiary. And then he talks like it is like a ship, a journey. Mówi też o statku, o podróży. And he said that life was like a shipwreck in the middle of the ocean. I mówi, życie takich ludzi to jak taki statek, który się rozbija na morzu. But listen to what he has got to say. Ale posłuchajcie, co on powiedział. These are the last words of Paul before he died. Słowa Pawła na koniec jego życia. And he said like this. Powiedział. I have fought a fight, good fight. Dobry bój toczyłem. And I finished my course. I biegu dokonałem. And I kept my faith. A wiarę zachowałem. For unto me a crown of righteousness. I czeka na mnie korona sprawiedliwości. Hallelujah. He not only started, but he finished. Nie tylko rozpoczął, ale i pięknie skończył. He finished his fight. Dokończył swego boju. He finished his race. Dokończył tego biegu. He kept his faith. Utrzymał wiarę. And he knows the crown of righteousness. I wie, że korona życia na niego czeka. As for us too. I na nas również. Stand with me, please. Powstańcie ze. Everybody stand with me. Wszyscy. Amen. If you intend to build a tower, jeśli zamierzasz budować wieżę, sit down first. Usiądź najpierw. Count the cost. Policz koszty, so that you can finish the work. Abyś mógł ją dobrze ukończyć. God has called you and me to wait in God's presence so that God can deal with us. Pozwólmy Bogu, aby w Jego obecności wiele spraw naszego życia zostało rozwiązanych. So that we can finish the work. Żebyśmy mogli to dzieło dobrze wykonać. We are not like the people of the world. Nie jesteśmy jak ludzie tego świata. We don't begin and leave half done. Nie jesteśmy jak ci, którzy w połowie zostawiają swoją But pracę. We are like Jesus Christ. Ale my chcemy być jak Jezus. We are like Paul. Jak Paweł. We are like the great men of God in the Bible. Jak ci wspaniali mężowie Boży z Biblii. We are like the great men of God in the history. Jak ci wielcy mężowie w historii. No matter what happens. Bez względu na to, co no się dzieje. How many challenges come. Bez względu na to, ile mieli przed sobą wyzwań i problemów. We will not turn back. Nie odwrócili się. We will press on. Nie cofnęli się, ale szli do przodu. Będziemy iść do przodu. Będziemy iść do przodu. Aż pewnego dnia zakończymy dzieło. Amen. Amen. Would you like to be like Jesus? Czy chcecie być tacy jak Would you like Jezus? To finish your walk with God? Czy chcecie tak właśnie iść w swoim życiu Some z Bogiem? Of you have been walking with the Lord for 30 years. Niektórzy już z was znają, idą z Bogiem 30 maybe lat. Some of you are only 10 years. Może niektórzy 10. Maybe some of you maybe 5 years. Może niektórzy 5. But it does not matter. Ale to nie ma znaczenia. It's not how we began. To nie jak rozpoczęliśmy, but how we finish. Ale jak zakończymy. When we finish, a kiedy skończymy, then we'll hear like this. Usłyszymy. He will say it to every one of us like this. My good and faithful Dobry servant. I wierny sługo.
Enter into my glory. Wejdź do królestwa Pana. My good and faithful servant. Wierny i dobry sługo. Enter into my glory. Wejdź do mojej radości. How many of you would like to hear that? Ilu z nas chce usłyszeć te słowa? How many of you would like to hear God saying, God, I want you to tell me on that day when I walk into heaven. Panie, kiedy wejdę do Twojego królestwa, chcę te słowa usłyszeć. I want to run my race to finish. Chcę mój bieg przebiec zwycięsko. I will not turn back. Nie odwracam się, Panie. No matter what happens to me. Nieważne co się dzieje. I will press on. Będę szedł do przodu. Is that your prayer? Czy tak wygląda Twoja modlitwa? Lift up your hands with me, please. Podnieśmy ręce w górę. We'll pray together. I będziemy się razem modlić. Heavenly Father. Ojcze w niebie. Lord, I pray for my brothers and sisters. Modlę się o moich braci i siostry. Lord, what a powerful message from this word. I dziękuję Ci, Panie, za to słowo, które do nas Lord, posłałeś. You called us to sit in your presence. Chcemy znaleźć się wszyscy w Twojej obecności. You want to make every one of us a person of character. Chcemy, abyś kształtował nasze charaktery, nasze osobowości. And tonight we come in ourselves, Lord. I przychodzimy, Panie, do Ciebie dzisiaj. Lord, we are determined to follow you. I jesteśmy zdecydowani, zdeterminowani, żeby podążać we will za Tobą. Walk with you. Chcemy z Tobą chodzić. We will live for you. Chcemy żyć dla Ciebie. We will nothing can push us back. I nic nam nie przeszkodzi w tym, Panie. We will not turn back, Lord. Bo my się nie odwrócimy, we'll press on until the ale day będziemy we die. Zmierzać do przodu, będziemy zmierzać do mety we will finish our race. I zakończymy nasz bieg. One day we will hear my good and faithful i pewnego servant. Dnia usłyszymy mój dobry i wierny sługo. We dedicate our life, Lord. Wejdź do mojej radości, we come Panie. Into our life to you, Jesus. Oddajemy Tobie całe nasze you życie. Are such a good God. Panie, Ty jesteś taki dobry. You are a glorious Father. Ty jesteś taki wspaniały. I thank you, Lord, for i dziękuję Ci za to. The Lord is showing me here there's a lady here you have been suffering with a severe back problem. Bóg mi pokazuje, że jest tutaj pewna kobieta, która cierpi na poważne problemy kręgosłupa. And the Lord wants to heal that person. Who is that? If you can raise your hand quickly. Jeśli odczuwasz, że to jest słowo do ciebie, Bóg chce cię uzdrowić, możesz podnieść rękę. A lady suffering with back problem. Kobieta, która ma bóle kręgosłupa. If you can just raise your hand, I'll pray for you. Jeśli podniesiesz rękę, to ja chcę się o ciebie Heavenly modlić. Heavenly Father, I pray for my sister, Lord. Panie, modlę się o moją siostrę. I pray that the healing power of the Lord Jesus Christ will touch her. Modlę się, aby uzdrowieńcza moc Jezusa Chrystusa jej dotknęła. W imieniu Jezusa deklaruję uzdrowienie w jej życiu. Somebody suffering with a kidney problem. Ktoś ma problem z nerkami. Come on, reach out and touch him. He wants to heal you right now. Dotknij się Boga teraz. On chce ciebie uzdrowić. I see somebody else having a problem with your heart. Ktoś ma problem z sercem. A valve of your heart is in trouble. Twoje serce ma problemy. You are having medication even now. Bierzesz teraz nawet leki na te but problemy. But the Lord wants to touch you and heal you now, ale Bóg chce cię dzisiaj wieczorem uzdrowić. I want to receive that healing now, tonight, in przyjmij the name to uzdrowienie w imieniu Jezusa. The healing power of the Lord Jesus niechaj uzdrowieńcza moc Jezusa, która the jest tutaj na tym miejscu. I obecność Jego Ducha dotyka waszego życia. I want to reach out and touch him and receive healing in Jesus' name. To Ty wyciągnij rękę i sięgnij do Boga, a On Cię be healed in the name of Jesus. Bądź uzdrowiony w imieniu Jezusa. Heart trouble, I curse in the name of Jesus. W imieniu Jezusa niechaj te problemy z sercem zostaną uzdrowione. There is another lady who's got a problem with arthritis in her right leg. W lewej nodze jakaś siostra ma problem z artretyzmem. I see the Lord touching you right now. Widzę, że Bóg w tej chwili dotyka tej nogi. The Lord is healing you right now in the name of Jesus. I Bóg Cię uzdrawia w tym momencie. I want to receive that healing right now in the name of Jesus. Przyjmij to wiarą, przyjmij Jego dotyk. In the mighty name of w imieniu Jezusa, in the mighty name of Jesus. I command you to be healed in Jesus' name. Niech uzdrowienie przyjdzie. There's a brother here who you have got a business. Jest tu pewien brat, który ma pewien biznes. And your business is not doing well. No i niestety biznes nie idzie you dobrze. Are under a lot of financial pressure. Przeżywasz wielką presję finansową. And you don't know what to do with it. I nie wiesz, jak sobie z tym poradzić. But tonight, the word of the Lord is coming to you. I przychodzi do ciebie takie słowo. The Lord is telling you, Bóg ci mówi, you don't need to shut down the business, masz nie zamykać tego biznesu, because God is going to bless it. Ponieważ Bóg to zmieni i będziesz błogosławiony. God is going to open the door for you. Bóg otworzy dla ciebie szczególne drzwi. God will turn the business around. I sprawi, że wszystkie sprawy się obrócą and ku God dobremu. Is going to bless you. I Bóg cię będzie błogosławił. People are going to be amazed what he's going to do in your life. Ludzie będą zadziwieni tym, jakie rezultaty będziesz osiągał w życiu. He's telling you this. Bóg mówi do ciebie. I want you to trust me. Bóg mówi, chcę, żebyś mi zaufał. Don't trust in your own ability. Nie polegaj na własnych zdolnościach. Because that did not do any good for you. Bo jak widzisz, to niewiele pomogło. But tonight you decide to trust in me. Ale dzisiaj zdecyduj, że mi zaufasz. Put your faith in me. Połóż całą nadzieję we mnie. And I'm going to do a miracle in your a ja life. Uczynię cud w twoim życiu. Jesus name. In Jesus' name.
Lord, I pray you'll bless everyone in this church, Lord. Panie, modlę się, abyś błogosławił każdą osobę, która jest tutaj Lord, na tym miejscu, w tym zborze. My dear pastor here, Lord. Błogosław pastora. I pray you'll anoint him. Namaszczaj go. Take him and use him, Lord. Używaj go. Lord, make him to grow this church, Father. O Panie, niechaj poprzez jego służbę ten kościół wzrasta. Niechaj ten zbór napełnia się nowymi ludźmi, którzy przyjdą do tego królestwa. O Panie, niechaj przebudzenie ma miejsce w tym zborze. Niechaj w tym zborze na nowo Twój ogień płonie. Niech uzdrowienie, uwolnienie ma miejsce w tym zborze. Niechaj cuda się zaczną dziać, Panie, na oczach ludzi. Niechaj moc Ducha Świętego się manifestuje. Błogosławię każdą osobę na tym miejscu. Panie, błogosław starszych tego zboru. I bądź uwielbiony we wszystkim. Kochamy Cię, Panie, całymi naszymi sercami. W imieniu Jezusa. Amen. Amen.